W roku 2000, w tym gmachu, w dworze Artusa, jak już prowadzący przypomniał nam, a więc lat 18 temu, sformułowano powinności człowieka, kartę powinności człowieka. Bardzo, bardzo interesujący i uniwersalny dokument, który dla mnie osobiście jest kolejnym zresztą dowodem na wyjątkowość mojego miasta. No to jest dla mnie niewątpliwie etos obywatelski. Taka forma kształtowania wspólnoty przez prawa i przez obligacje, gdzie dla mnie taką podstawową wspólnotą jest Gdańsk, potem jest wspólnota polska, a potem jest wspólnota europejska, a na samym końcu jest tak jak w jednym z tych sformułowań rodzina ludzka. I tak właściwie to definiuje tę sprawę. Karta Powinności Człowieka kontynuuje 21 postulatów z sierpnia 1980. Przypomina o naszych powinnościach. Obywatelskość jest nakazem moralnym, to znaczy troska o dobro wspólne. I to dobro wspólne rozumiane nie tylko jako dobro nas, wszystkich, których się znamy, swoich, rodziny, ale również dobro rozumiane jako troska o innych, którzy może inaczej wyglądają, inaczej wierzą, pochodzą z innych kultur. O nich także musimy dbać i z nimi musimy się solidaryzować. I myślę, że nie tylko tu w Gdańsku, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, bo ich troski prędzej czy później będą również naszymi troskami. Dla mnie dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo tutaj reprezentuję społeczeństwo migrantów, które stają nowymi jakby członkami społeczeństwa i muszą znać nie tylko jakie mają prawa, a również swoje obowiązki. To jest bardzo ważne, edukować ludzi. Ta karta jest takim przypomnieniem podstawowych obowiązków obywatelskich. Ja akurat jestem obywatelem świadomym, więc nie trzeba mi przypominać o tym, że musimy stanowić o sobie, kierować się własnym sumieniem, być wrażliwym na to, co jest obok nas. I to są takie prawdy, które zawsze warto przypominać. Dla mnie to wydarzenie rzeczywiście jest bardzo potrzebne, szczególnie w tych czasach, kiedy prawa człowieka i obywatela są ograniczane w Polsce, więc przypomnienie o tym, co jest najważniejsze dla nas, o tych wszystkich najważniejszych wartościach, o wolności, sprawiedliwości, solidarności wobec słabych jest istotne. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam przeczytać fragment, że mamy powinności wobec tych, którzy mają jakieś przełomowe okresy w życiu i kryzysy życiowe, bo takimi dziećmi się opiekuję, dziećmi, które odchodzą, umierają w głębokiej niepełnosprawności i o tej powinności wobec nich powinniśmy codziennie pamiętać.